na ponad tydzień utknął w rzeszowskim ciepłociągu Rzeszów. Akcja ratowania kota zakończona. Strażacy uwolnili zwierzę. Zakończyła się akcja ratowania kota, który utknął w ciepłociągu w Rzeszowie. Zwierzę udało się wyciągnąć, informuje Polsat News. W akcji brały udział m.in. Straż Pożarna, pracownicy PFIB, miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, grupa wolontariuszy a także przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa. Pierwszy sygnał o tym, że w rurze zasilającej Rzeszów w ciepło, przy ulica Ciepłowniczej, utknął kot służby miejskie otrzymały w niedzielę 24 października. Akcja trwała ponad tydzień. Przez kolejne dni w akcji ratunkowej brali udział Straż Pożarna, pracownicy PFIG, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, grupa wolontariuszy, a także przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa. W poniedziałek udało się ustalić dokładnie miejsce, w którym zwierzę przebywa, poinformował Artur Gernand z kancelarii i prezydenta Rzeszowa. Jak przekazał Gernand, w ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia pomogła specjalistyczna kamera, którą udostępniło Rzeszowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Kotek znajduje się głęboko, ok. 10 metrów pod nasypem kolejowym, pod którym przebiega ciepłociąg. płociąg. Pomiędzy rurą ciepłowniczą a stalowymi elementami zabezpieczającymi instalację, mówił. We wtorek strażakom udało się wyciągnąć kota. Zwierzę żyje. Audyt wszystkich zabezpieczeń instalacji ciepłowniczych prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek zadecydował o tym, że w mieście przeprowadzony zostanie audyt wszystkich zabezpieczeń instalacji ciepłowniczych, aby uniknąć takich zdarzeń w przyszłości. Na koncie prezydenta Rzeszowa na jednym z portali internetowych można zobaczyć nagranie z kamery, na którym widać kotka uwięzionego w ciepłociągu.